Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest polityczne podsumowanie w telewizji, podsumowanie tygodnia w telewizji Republika. Są z nami politycy, pan Wiesław Szczepański, pan poseł Wiesław Szczepański z Lewicy. Witam ponownie, pan poseł Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, i pan poseł Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Tę część programu chciałbym poświęcić w sytuacji epidemicznej, walki z koronawirusem, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, obiecałem głos panu posłowi Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu, który był poszkodowany w poprzedniej części programu, jeśli chodzi o dostęp do głosu. Panie pośle, bardzo proszę. Panie redaktorze, krótka odpowiedź. Ja myślę, że pan poseł Kaleta żyje w wirtualnej rzeczywistości, co mnie bardzo zastanawia, dlatego że ja akurat jestem konserwatystą i popieram wartości europejskie, wartości judeo-chrześcijańskie, które stworzyły Unię Europejską, i ludzie, którzy to robili, de Gasperi, Jean Monnet, Konrad Adenauer i Robert Schuman. To wszyscy byli chrześcijańscy demokraci, głęboko wierzący ludzie, a Robert Schuman prawdopodobnie zostanie wyniesiony bardzo wkrótce na ołtarze. No więc to wszystko prawda, ale panie pośle, czym dzisiaj frakcja EPL-u różni się od socjaldemokratów, z którymi, jak sam pan powiedział, rządzi w Parlamencie Europejskim? No dlatego, że w parlamentach rozmaitych musi być uzyskana większość i jakoś trzeba się w pewnych sprawach dogadywać, mimo że są znaczące różnice. Otóż jeśli chodzi o te argumenty na temat tego, kto tam kocha bardziej Putina i dlaczego, to one są to chciałem zwrócić uwagę, że parę lat temu przyjechał pan Salvini do Warszawy i rozmawiał z panem Jarosławem Kaczyńskim, panem prezesem, który nie zgodził się na zawarcie żadnych koalicji z panem Salvinim, właśnie dlatego, że pan Jarosław Kaczyński jest antyputinowski, tutaj nie ma chyba żadnych wątpliwości, jak również w przeciwieństwie do pana Salviniego i jego ligi, jest pro-Unia Europejska. I zawsze to PiS podkreśla, że nie chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, a pan Salvini uważa, że Unia Europejska jest do niczego. Co do byłych polityków, to oczywiście pan Schröder zachował się w sposób skandaliczny i to jest ewidentna korupcja polityczna, że bez bycia szefem państwa, który podpisuje rozmaite umowy z Federacją Rosyjską, następnie przyjmować bardzo wysokopłatne pozycje od prezydenta Putina z Federacji Rosyjskiej, i on to jest głównym lobbystą wśród socjaldemokratów niemieckich. Oczywiście my jesteśmy i zawsze byliśmy przeciwko Nord Stream 2. Ja byłem akurat również aktywnie zaangażowany walcząc z Nord Stream 1 w swoim czasie w 2006 roku. Ale już na przykład Waldemar Pawlak był za zawarciem kontraktu z Rosją, który szczęśliwie wygasa. Ale to akurat wszyscy kolejni ministrowie zawierali kontrakty z Rosją, które do tej pory jeszcze obowiązują. Natomiast jeśli chodzi o Parlament Europejski i Komisję Europejską, to ona przeciwko Nord Stream 2 jest. I to jest, tylko że tutaj jest jakiś opór materii. Proszę pana, pani kanclerz Merkel. To pan żyje w wirtualnej rzeczywistości. Panowie, no to widzimy, że w odmiennych rzeczywistościach żyjemy, panie pośle. Tylko się czasem spotykamy w jednym budynku na Wiejskiej, ale mamy wyraźnie zarejestrowany protokół rozbieżności. Chciałbym jednak przejść do kwestii epidemii. No, utrzymuje się bardzo wysoka ilość zachorowań, co gorsze ilość hospitalizacji i tych ciężkich stanów, ciężkich przebiegów choroby również jest bardzo wysoka. Pana posła Wiesława Szczepańskiego, no, z przykrością do pana akurat kieruję to pytanie, bo pan jest osobą znaną z umiaru, ale Lewica, taki dominujący przekaz Lewicy w mijającym tygodniu, no to było to
liczenie wiernych w kościele katolickim. Ja mam wrażenie, że już nawet myszy policzyliście w tych kościołach. Pani poseł Senyszyn mówi, że kościół to jest zaraza i postuluje zamknięcie kościołów. Czy to jest, krótko mówiąc, w interesie lewicy takie stawianie sprawy, bo mam wrażenie, że tutaj wszelki umiar został utracony. Znaczy, ja chciałem wskazać na jedną rzecz. Proszę zobaczyć, że w poprzednim czasie, kiedy mieliśmy lockdown nie tak silny jak w tej chwili, jednak do kościoła mogło wejść 5 osób. Tak? Dzisiaj pomniejszono tą liczbę do 1 do 20. Natomiast uważamy, że tak jak zamyka się galerie, tak jak zamyka się różnego rodzaju sklepy, siłownie, korty tenisowe, na których jest 100 parę metrów kwadratowych i są 2 osoby. Na czas pandemii jednak również kościoły powinny być zamknięte. Mamy dzisiaj możliwość elektroniczną, czyli zarówno internet, bardzo wiele mszy świętych jest jednak w telewizji, przez telewizję publiczną, czy inne telewizje pokazywane, również przez telewizje komórcyjne. Panie pośle, to ja dopytam, czy pan zna kraj w Unii Europejskiej, który całkowicie zamknął kościoły? Znaczy, nie znam takiego kraju, natomiast wiem o jednej rzeczy, że jeżeli już one pozostały, to jednak powinniśmy doprowadzić do sytuacji takiej, że te przepisy sanitarne są przestrzegane. Widać wiele kościołów, widać wiele księży. Wczoraj między innymi w jednej z telewizji pokazywano, w jaki sposób te osoby są liczone i wpuszczane, przykładowo wystawione krówki czy też powiedzmy licznik, ale jest bardzo wiele kościołów, gdzie księża sami mówią, że nie będą po prostu tego przestrzegali, więc efekt tego nieprzestrzegania powoduje, że jednak ta pandemia po prostu może się przenosić, dlatego że osoby zakażone przychodzą do tego kościoła, siedzą obok drugiej osoby i przekazują tego wirusa dalej. Co ja chciałem powiedzieć, przestrzegania, że tych obostrzeń to oczywiście chyba nie ma między nami różnic. Przepraszam, chciałem do pana posła Władysława Teofila Bartoszewskiego. No, miało miejsce takie dosyć niefortunne wydarzenie, za które pan minister Dworczyk od razu przeprosił, wziął całą winę na siebie. Mówię o tym wyłomie w systemie. System zaczął zapisywać młodych ludzi na terminy kwietniowe. To po paru godzinach naprawiono. Te osoby przeniesiono na inne terminy. Panie pośle, no, ja się do pana chciałem zwrócić z pytaniem o reakcję opozycji, bo no, mam wrażenie, że była ona, no, czy nie była relewantna, nie była adekwatna do stopnia tego wydarzenia, bo tutaj żądanie dymisji rządu, o dymisji ministra, to już nawet nie wspominając, wydaje się jednak trochę przesadzone. No nie mogę mówić, że całą opozycję. Ja wypowiadałem się publicznie po tym wydarzeniu, że nie uważam, że należy żądać dymisji pana ministra Dworczyka. Mimo że, jak jasno powiedział pan minister zdrowia, pan Niedzielski, winę za to fiasko, za ten chaos ponosi osobiście pan minister Dworczyk, dlatego że tam nie było problemu z systemem, tylko jak powiedział pan minister Niedzielski, a on ma większą wiedzę na ten temat niż ja, i on powiedział jasno, nie było konsultacji i nie było komunikacji, dlatego że nikomu nie powiedziano, że takie zapisy ludzi 40+ powstaną i nagle system się załamał, bo jak nagle 5 milionów ludzi zaczęło dzwonić i wysyłać maile, to nas zrobił błąd w systemie, ale to pan minister Niedzielski jasno powiedział, że to było brak komunikacji i konsultacji, bo nawet pan minister sam nie wiedział o tym, o tej akcji. Problem polega u nas na tym, że te szczepienia postępują w sposób cośkolwiek właśnie chaotyczny, dlatego że my jesteśmy w tej chwili na 15 miejscu na 27 państw Unii, jeśli chodzi o procent zaszczepionych ludzi 80 lat plus. Czyli mamy jeszcze 80-latków zaszczepionych, już nie mówiąc o ludziach młodszych, a nagle się zapowiada, że będziemy szczepić 40-latków. No to nie było zbyt sprawnie zorganizowane. O ile ja poprzednio chwaliłem pana ministra Dworczyka publicznie, za co byłem krytykowany z kolei, że jak ja mogę chwalić ministra rządu, to tak muszę powiedzieć, że tym razem to zostało zawalone, a i w dalszym ciągu. Tam jest po prostu
brak koordynacji, bo w tym gronie, które codziennie po 20 zastanawia się, co robić z walką z epidemią, jest po prostu za dużo osób. No, nie ma możliwości, żeby grupa kilkudziesięcioosobowa była w stanie podejmować sprawne decyzje. My narzekamy na to, że Unia Europejska przy 27 premierach nie jest w stanie podejmować sprawnych decyzji, bo muszą być każdy z nich skonsultowany. No, ale my mamy jeden kraj, jeden rząd i w związku z tym możemy mieć grupę, która lepiej zarządza, a to u nas szwankuje. Pan poseł Piotr Kaleta, panie pośle, premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że możliwe jest szczepienie 10 milionów pacjentów miesięcznie, a nawet więcej. Czy widać już te, już nie tylko światełko w tunelu, ale taki wyraźny snop, że te reżimy, na które tak bardzo narzekamy, wreszcie się skończą? Mamy dzisiaj Wielką Sobotę. To jest taki dzień, kiedy też musimy mówić do siebie w bardzo przyjemny sposób. Może ta polityka powinna odejść na bok i dlatego, mając to w pamięci, postaram się grzecznie odpowiadać panu posłowi Bartoszewskiemu na to, co pan poseł był łaskaw powiedzieć. Otóż, panie pośle, bardzo by było dobrze, żeby jednak w taki właściwy sposób dzisiaj rozmawiać, nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Te statystyki, te jakieś tam pomysły, te rzeczy, które pan wymienia o tym miejscu, odległym miejscu Polski w Unii Europejskiej, chciałbym panu przypomnieć, że szczepienia w Polsce nie są szczepieniami obowiązkowymi. W związku z tym, jeżeli 80-latkowie, 70-latkowie, 60-latkowie i tak dalej, nie życzą sobie szczepień, nikt do tego ich zmuszał nie będzie. W związku z tym mówienie o czymś, że panuje jakiś chaos, jest rzeczą nie na miejscu. To, co wyniknęło w sprawie pana ministra Dworczyka, wiązało się z tym, że właśnie pojawiły się sytuacje takie, że raz, że mamy odpowiednią ilość szczepionek, odpowiednią ilość osób zaszczepionych po raz drugi, czyli drugą dawką szczepionki, i mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby sprawdzić, jakie jest zainteresowanie w niższych grupach wiekowych. No, wyszło niezręcznie, pan minister Dworczyk przeprosił, sytuacja jest w tej chwili ustabilizowana. Nie można powiedzieć, że był to jakiś chaos, że jakaś panika, że osoby, które były przeznaczone do szczepienia, zostały z tego powodu wykluczone. Otóż nie, normalnie kolejka osób, które zostały zapisane, funkcjonowała w odpowiedni sposób. Natomiast wracając do tego, co powiedział pan poseł Szczepański dotyczących funkcjonowania kościołów w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a co za tym idzie także w pandemii, to ja nie chciałbym tutaj oczywiście mówić o zasadach funkcjonujących w religii katolickiej, ale panie pośle, oglądanie mszy świętej w telewizji nie jest tylko i wyłącznie z tym spełnieniem. Otóż, aby uczestniczyć w pełni w tych świętach, trzeba również przystąpić do najświętszych sakramentów, do sakramentu pokuty, czyli spowiedzi, do Najświętszego Sakramentu. Wtedy jest pełne przeżywanie tego święta. W związku z tym tutaj jest, można powiedzieć, taki wykreowany, i bardzo dobrze, że tak się dzieje, głód Boga. I dlatego pojawiają się takie tutaj kwestie dotyczące ilości osób wiernych w kościołach. My możemy sobie zdawać z tego sprawę. Rzeczywiście tak, trzeba szukać takich rozwiązań, żebyśmy mogli uczestniczyć w mszach świętych niedzielnych bez Najświętszego Sakramentu. Ale właśnie katolicy chcą w tym szczególnym dniu, na najważniejszych świętach w całym roku dla katolików, uczestniczyć w pełni. W związku z tym takie tutaj zrozumienie musi być. Ale tak jak powiedział pan redaktor, ja nie chciałbym tutaj naskakiwać na pana posła Szczepańskiego, ale jednak dobrze by było, żeby oceniać innych, przede wszystkim zacząć ocenę od siebie. Czyli to znowu ewangeliczne, panie pośle, najpierw wyjmij ze swojego oka belkę, a później z naszego oka wyjmuj drzazgę. W związku z tym ja nie chciałbym tutaj już przypominać, bo tak jak powiedziałem, jesteśmy w okresie Wielkiej Soboty, jak politycy lewicowi uczestniczyli w marszach, uczestniczyli w tym roznoszeniu tej pandemii, która wtedy się szerzyła. Oni nie nawoływali do tego, żeby ludzie zostali w domu. Ba, wręcz przeciwnie, dochodziło do tego, że przecież państwa lider, bo ja cały czas stawiam znak równości między Lewicą, Platformą Obywatelską a PSL-em, Borys Budka, mówił, że każdy odpowiedzialny polityk powinien wtedy znajdować się na marszach kobiet, na marszach kilku kobiet. W związku z tym państwo, żeście wtedy nie spełnili swojego zadania jako odpowiedzialni politycy. W związku z tym bardzo bym tutaj
sugerował, żeby jednak zastanowić się nad tym, żeby pouczać nas dopiero po tym, żeby przeanalizować swoje postępowanie. To teraz chciałbym panów zapytać o to, jakie życzenia chcielibyście państwo widzą Telewizji Republika, czy wszystkim Polakom złożyć z okazji największego święta w chrześcijańskim kościele. Pan poseł Wiesław Szczepański z Lewicy. Chciałbym się odnieść do pana posła, ale bardzo rozumiem, że już nie ma czasu. Znaczy krótko bardzo. Ja chciałem powiedzieć w ten sposób, panie pośle, że oczywiście jeśli chodzi o pandemię, to dzisiaj to, co się stało, to niestety powoduje brak zaufania do państwa, dlatego że wydaje nam się, że powinniście państwo jednak wprowadzić harmonogram szczepień poprzez rozporządzenie. Poprzez, byśmy wtedy wiedzieli, kto jaki, powiedzmy, rocznik ma kiedyś szczepienie, a nie w sytuacji takiej, że przez czwartek i piątek... Ale mieliśmy sytuację takie, że w czwartek, piątek po prostu szczepili się również 30-40-latkowie, kiedy nie są zaszczepieni 60-latkowie. I pytanie, czy te osoby wiedziały, czy nie wiedziały, że system się po prostu uruchomi. W związku z tym chcemy również, żeby Najwyższa Izba Kontroli dokonała kontroli harmonogramu szczepień. A odnosząc się do życzeń, chciałem życzyć państwu, wszystkim państwa widzom i słuchaczom zdrowych, spokojnych świąt spędzonych w rodzinnej, najbliższej atmosferze i chciałbym, abyśmy za rok, a być może już w grudniu, kiedy będziemy zaszczepieni, mogli spotykać się normalnie, przemieszczać i abyśmy wrócili do normalności, bo myślę, że ta normalność jest najbardziej nam potrzebna. Bycie w samotności jednak powoduje, że człowiek po prostu staje się troszeczkę, powiedzmy, taki zakompleksiony, inny. Dlatego chciałbym, abyśmy wróciła normalność i żeby to były ostatnie święta spędzone w takim charakterze z pandemią. Bardzo dziękuję. Pan poseł Władysław Teofil Bartoszewski. Szanowni państwo, to jest są bardzo dziwne święta w związku z tą pandemią, ale to jest również dobry moment, żeby się zastanowić nad istotą tych świąt, bo to jest istota zmartwychwstania pańskiego jest największą tajemnicą w chrześcijaństwie. Jest to święto obchodzone przez wszystkich chrześcijan, nie tylko przez katolików. Jest to istotą naszej religii. I w związku z tym w zdrowiu i w rodzinnej atmosferze, w rodzinnym gronie może powinniśmy się wszyscy zastanowić, co z tego wynika, na czym to polega i dlaczego jest to najważniejsze święto dla nas wszystkich w roku. Jak się i wydaje, wszystkim życzę zdrowia oczywiście przede wszystkim. Jak się wydaje, święty Paweł miał jednak rację, bez zmartwychwstania próżna byłaby nasza wiara. Pan poseł Piotr Kaleta. No cóż, wydaje mi się, że to, co powiedzieli tutaj moi przedmówcy, czyli tego powrotu do normalności, to słowo normalność, żeby rzeczywiście, żeby było tak jak dawniej. Ale też życzyłbym tego, abyśmy faktycznie zastanowili się nad tym, co tak naprawdę wydarzyło się wówczas, kiedy Chrystus był przybijany na krzyżu, żebyśmy mogli wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski dla siebie i żeby to zmartwychwstanie u nas trwało przez cały rok, żebyśmy mogli zmartwychwstawać po naszych upadkach, które przecież zdarzają się codziennie, po naszych problemach i żebyśmy mogli dostępować takiego autentycznego przebudzenia. I tutaj chyba to przebudzenie dla bardzo wielu z nas jest potrzebne. Takie przebudzenie dobre, chrześcijańskie, katolickie. A ja przede wszystkim życzę państwu zdrowia, bo to jest łaska. A na resztę musimy sami zapracować. Bardzo serdecznie dziękuję za to wyjątkowe spotkanie, wyjątkowy dzień. To rozumiem duże poświęcenie, żeby oderwać się od skupienia, od tej refleksji wielkanocnej. Pan poseł Wiesław Szczepański z Lewicy, kłaniam się, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Zdrowie, pan profesor poseł Władysław Teofil Bartoszewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich widzów. I pan poseł Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. To było polityczne podsumowanie tygodnia w Telewizji Republika. Ja państwu również życzę wielkiej radości w wielkanocny poranek i spotkania ze zmartwychwstałym. Może niekoniecznie aż daleko gdzieś w Emaus. Pan Bóg z pewnością jest dużo bliżej nas.